Duda rozwalił przeciwnika trzema genialnymi ruchami. Posło tutaj b4 z atakiem na gońca, a Duda ma w to wywalone. Nastąpił szach i bicie na f5. Teraz po biciu na a3 następuje szach, no i goniec musi zasłonić króla, no i partia się szybko kończy. Więc przeciwnik się tutaj broni, wieża d7 i Duda b bije c4. Cały czas ma wywalone w tego gońca. No i dalej zbił na d5, skoczek ewakuacja i wieża g4, skoczek b7, no to piony białego lecą do akcji. Skoczek d6, no to kolejny genialny ruch, wieża f6. Zbić tej wieży nie można, bo skoczek wchodzi na f6 z potrójnymi widłami. Więc wieża ewakuacja, no to piony lecą dalej. No i kolejny genialny ruch, ciągle tej wieży zbić nie można. Nastąpił szach, król d3, wieża bije a2, pionki Dudy lecą tutaj cały czas dalej. No i finalnie po ruchu skoczek f5, czarny się po prostu poddał, no bo nie ma obrony przed wieża h6.